Cześć, dzisiaj Wam pokażę jedną z lekcji z kursu Lightrooma. Dokładnie będzie to lekcja o tym, jak działa panel Transform w Lightroomie. I jest to jedna z wielu, wielu, wielu lekcji, które znajdziecie w kursie Lightrooma. Bo na temat każdego narzędzia w Lightroomie zrobiłem tego typu lekcje. Niektóre trwają po 5 minut, niektóre po 10, niektóre po 20, 30, a nawet i 40 minut. I nawet są takie, które trwają jeszcze dłużej, ponieważ kurs Lightrooma ma być kompletny, tak? Omówiłem tam praktycznie wszystko, co w Lightroomie da się zrobić. Więc ten odcinek, tę lekcję wstawiam jako formę takiej małej, powiedzmy, reklamy. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany zakupem kursu, to na końcu powiem, jak można uzyskać też zniżkę albo czegoś się jeszcze więcej na temat Lightrooma dowiedzieć, ale to po tym filmie. A dla osób, które nie będą zainteresowane zakupem kursu, myślę, że wciąż ten odcinek i ta wiedza tutaj może być przydatna, bo na moim kanale jeszcze o panelu Transform nie publikowałem żadnych materiałów. Także nie przedłużając, zapraszam na tę małą, krótką lekcję. Panel Transform. W tym panelu możemy poprawiać kadrowanie zdjęcia i jego proporcje, ale tak jakby tylko w dwóch wymiarach. Nie ma tutaj zmniejszania albo zwiększania wypukłości zdjęcia. Czyli jakbyś miał sobie wyobrazić, że zdjęcie jest na przykład płótnem, i chciałbyś sprawić, że kolanem wypychasz w jedną albo w drugą stronę to płótno, to tego typu rzeczy robiliśmy przed chwilą w panelu Lens Corrections, tak? Tam można było kontrolować tą wypukłość. Tutaj będziemy traktować zdjęcie bardziej jak taką, możesz sobie wyobrazić, twardą płytę. I możemy ją w płaszczyźnie przechylać, przekręcać, zmieniać położenie, tak żeby nasza perspektywa się trochę zmieniła, ale w sumie te proporcje wszystkich pikseli względem siebie będą całkiem mocno się trzymały. Także w tym panelu traktujemy zdjęcie bardziej jak twardą płytę, a przed chwilą traktowaliśmy w tym Lens Corrections bardziej jak właśnie płótno, gdzie można było wypychać wypukłość tego zdjęcia, tak? Jednak w tym panelu nie możemy obrócić zdjęcia, żeby zrobić odbicie lustrzane. Da się to zrobić w Lightroomie, ale to nie jest w tym panelu. No ale jako, że tego typu przekształcenia, myślę, się kojarzą z tym panelem, to Ci pokażę, jak to robić. Do tego musimy wejść po prostu tutaj w foto i kliknąć Flip Horizontal, żeby zrobić odbicie lustrzane poziome, albo Flip Vertical, żeby odbicie lustrzane zrobić pionowe. Nie ma od tego żadnych skrótów klawiszowych, ale jak widzisz, da się to łatwo znaleźć, także jeżeli będziesz chciał zrobić odbicie lustrzane i są przypadki, kiedy to też wzmocni odbiór Twojego zdjęcia, o tym jeszcze będziemy mówić, to widzisz, gdzie to można zrobić. W panelu Transform mamy coś takiego jak obrót, ale widzisz, że jest to taki obrót w małym zakresie, dlatego żeby pełniej obrócić zdjęcie, należy wejść znowu na przykład w foto i tam zrobić Rotate Right, żeby obrócić w prawo, albo Rotate Left, żeby obrócić w lewo. Osobno jeszcze będzie narzędzie kadrowania, tam możemy w większym zakresie niż tutaj zmienić obrót zdjęcia, ale w mniejszym zakresie niż taka pełna rotacja. Widzisz też od razu tutaj, że od tego obracania całkowicie w prawo albo w lewo o 90 stopni są skróty klawiszowe. Ctrl na Windowsach albo Command na Macach i do tego kwadratowe zamknięcie albo otwarcie nawiasu. Tutaj w panelu mamy kilka takich automatycznych opcji i kilka suwaków manualnych i poza tym jakiś jeden box z napisem Constraint Crop i dwie funkcje, widzisz, Upright i Update. Poza tym jakiś dziwny obrazek. No to może po kolei. Mamy tu w sumie takie dwa zasadnicze narzędzia. Jedno jest Transform i drugie Upright. Zaczniemy od narzędzia Transform. I jest to dość intuicyjne w użyciu i te suwaki tutaj robią dokładnie to, co jest napisane na nich. Czyli pierwszy na przykład obraca wzdłuż centrum zdjęcia w poziomie. Musisz sobie wyobrazić, że zdjęcie ma pośrodku taką oś i wobec tej osi będziemy obracać zdjęcie. Możemy też sprawić, żeby to zdjęcie tak jakby na sztywno się pochylało do nas albo odchylało od nas. I kolejno tak samo możemy obrócić zdjęcie w pionie. Mamy jeszcze obrót, ale widzisz tutaj w małym zakresie. To służy raczej do takich bardziej precyzyjnych dopasowań obrotu. Także jeżeli coś tam ty ci chcesz zmienić, to właśnie tutaj należy to robić. A jeżeli chcesz całkowicie obrócić zdjęcie, to będziemy to robić gdzie indziej. Tak jak przed chwilą wspominałem, na przykład za pomocą skrótów klawiszowych albo w panelu dopasowania kadrowania. Tam możemy w większym zakresie jeszcze obracać zdjęcia.
Kolejno mamy aspekt i to nam spłaszcza albo rozciąga zdjęcie. Także chyba jedyny z tych tutaj w kategorii transform, które nie traktuje zdjęcia jak takiej sztywnej płyty, raczej bym powiedział jak taką folię. Tak? Możemy rozciągać albo w jedną, albo w drugą stronę i wtedy możemy zmienić tak jakby proporcje tego zdjęcia. Kolejno mamy przybliżanie i oddalanie i następne dwa mamy przesuwanie wzdłuż osi X albo wzdłuż osi Y. Jeśli zagalopujemy się za daleko, to pojawiają się takie jakby puste białe pola, no i je można wyciąć, jakby zignorować, klikając tutaj na Constraint Crop, czyli po angielsku ogranicz do kadru. I to sprawi, że jakiekolwiek zmiany nie wprowadzimy, będziemy mieli wypełniony kadr zdjęciem. A jeśli chcesz zostawić tą biel, to przy eksporcie do pliku JPG będzie w tym miejscu faktycznie biel, a przy eksporcie do np. TIFF albo PNG będziesz miał w tym miejscu kanał alfa, czyli przezroczystość. Teraz trochę bardziej złożona część, czyli funkcje upright. One są złożone w procesowaniu zdjęcia, a dla nas nie ma tu jednak filozofii, bo korzystanie z nich ogranicza się w sumie do kliknięcia na nie. Ale warto mieć świadomość, że te funkcje tutaj stosują bardziej złożone obliczenia, by naprawić na przykład właśnie perspektywę zdjęcia. Funkcje te wprowadzają korekcję kąta widzenia i centrum projekcji, więc te obliczenia tutaj, które się dzieją w Lightroomie, są dość złożone. Ma to taki sens, że obrót w jednej płaszczyźnie wprowadza zniekształcenie w innej i te funkcje są od tego, by to wszystko mądrze poskładać. Dlatego ważne, żebyś pamiętał, że te funkcje to nie jest automatyczne ustawienie tych samych rzeczy tutaj na suwakach, tylko to są zupełnie inne przekształcenia, które zupełnie inaczej podchodzą do poprawienia perspektywy i moją sugestią jest zawsze wpierw zaczynać edycję od poprawek w panelu Lens Corrections, także lekcji, która była przed chwilą, i dopiero po tym przejść do funkcji upright i jeżeli tutaj jeszcze coś pozostanie do dopieszczania, to dopiero wtedy przejść tutaj do transform i dopieszczać ewentualnie manualnie tymi suwakami w transform swoje zdjęcie. Także pierwsza opcja z brzegu nazywa się off, czyli wyłączone. I to jest domyślnie zaznaczona funkcja. Czyli zanim cokolwiek w tym panelu zrobimy, to jest to po prostu off. Kolejna nazywa się auto i jak nie trudno się domyśleć, jest to automatyczna korekcja całości zdjęcia. Ale jak zauważysz, nie jest to automatyczna zmiana wartości na suwakach. Bo jak wspominałem, to nie zmienia tych wartości na suwakach. To są dwie różne funkcje. Te suwaki są manualnym ustawieniem, ale w innych kategoriach traktują zdjęcie. Także mimo tego, że tu kliknąłeś auto, to na suwakach nam się nic nie zmieniło. Także funkcja auto nam po prostu prostuje automatycznie zdjęcie, tak jak Lightroom uważa to za słuszne. No i czasami wygląda to super, a czasami to nie daje satysfakcjonujących efektów, no i do tego mamy kolejne funkcje. A kolejne funkcje, jak najedziemy na nie po angielsku, to wyświetlają się też po angielsku takie opisy tych narzędzi i może to być pomocne, gdy zapomnisz co oznacza. Także kolejna funkcja nazywa się Guided, czyli prowadzony, i w tej funkcji możemy namalować cztery proste linie, według których Lightroom zmieni perspektywę, tak żeby te zaznaczone przez nas linie były pionowe i poziome. I to jest najlepsza funkcja bodajże w tym panelu. Znaczy ja uważam, że wprowadza najwięcej ciekawych opcji. Warto tutaj zawsze mieć zaznaczoną opcję Pokaż lupę. Tu na dole widzisz, pokaż lupę, show loop, która nam wyświetli powiększenie. Podobnie jak wtedy, gdy szukaliśmy odpowiedniego piksela w balansie bieli. Mam nadzieję, że pamiętasz tą lekcję. Jeżeli nie widzisz tego, to będzie to ukryte w tym pasku narzędzi, czyli toolbar. Przypominam, to jest skrót klawiszowy T. Tutaj, tak? Pojawia się i znika. To jest toolbar. Dzięki temu, że mamy tą lupę odpaloną, możemy precyzyjniej znaleźć krawędzie, żeby wyznaczyć nimi piony i poziomy. Widzisz, tak to działa i teraz to się ustawia. Zaznaczone linie są pionowe i poziome. Bardzo fajna opcja. Bardzo polecam Tobie samemu tu poklikać, bo trochę ciężko to wytłumaczyć, ale jak dwa razy tutaj poklikasz i sam zrobisz te linie, to będziesz widział i czuł, jak to naprawdę działa. A poza tym w pasku narzędzi można też wyłączyć tutaj grid overlay, czyli nakładkę siatki, i to może być pomocnicze, a tutaj zmieniamy po prostu zagęszczenie linii na siatce, tak?
A narzędzie Guided daje moim zdaniem zdecydowanie takie najszersze możliwości i uzyskanie ich za pomocą innych narzędzi jest praktycznie niemożliwe. Także Guided to jest taka najcięższa artyleria do prostowania zdjęcia. A kolejno funkcja Level. Ona wykrywa poziome linie i stara się dopasować perspektywy tak, żeby poziomy były poziome. A podobnie Vertical zrobi z pionami. I tutaj jeszcze ostatnie widzisz opcja Full, czyli automatyczna zmiana perspektywy zarówno w pionie, jak i w poziomie. I zbieganiu się linii też. Jeżeli zmieniałeś coś w panelu Transform i dopiero po tym dokonałeś zmian w panelu np. Lens Corrections, dodając tam no właśnie np. korekcję obiektywu, to możesz zaktualizować funkcję Upright o te nowe proporcje zdjęcia. I do tego właśnie służy ten przycisk tutaj o nazwie Update, czyli zaktualizuj. No, także tak to wygląda. Jak widzisz, jest to bardzo pomocne narzędzie i daje bardzo duże możliwości naprawienia albo zmienienia perspektywy w zdjęciu. Twoim zadaniem na tę lekcję jest pobrać zdjęcie oznaczone jako ćwiczenie w panelu Transform. Znajdziesz je zaraz obok tej lekcji, a znaczy nad albo pod, i spraw, żeby to zdjęcie było idealnie proste. Jak widzisz, tutaj ta perspektywa jest trochę pokrzywiona. Spraw, żeby piony były pionowe, poziomy były poziome. Takie masz zadanie, zrób to, nie olewaj tego i jak to zrobisz, to widzimy się w kolejnej lekcji. Także to była lekcja o panelu Transform. Tam na końcu, jak wspominałem o tym zadaniu kursowym, oczywiście dostęp do tych zadań, znaczy do pobrania tych zdjęć, mają kursanci. I w panelu kursowym są odpowiednio w lekcjach po prostu linki do pobrania tych RAW-ów. Tego typu ćwiczeń jest o wiele więcej w większości lekcji z poszczególnych narzędzi w Lightroomie. Tam oczywiście, gdzie to ma sens, bo nie we wszystkich lekcjach dawanie ćwiczenia kursowego ma sens, ale w ten sposób po prostu kursanci mogą się trochę lepiej wyszkolić, bo mogą od razu użyć nabytej wiedzy. W kursie tych lekcji jest 100. Była to jedna ze 100 lekcji i nie była to ani najdłuższa, ani najkrótsza. I w związku z tym materiału do obejrzenia w tym stylu jest tam prawie 30 godzin, 26, chyba 7, coś takiego. I tych materiałów będzie też dochodziło, bo wraz z kolejnymi aktualizacjami będę dogrywał lekcje, tak żeby kurs był zawsze taki aktualny. Również będę dogrywał kolejne moduły, bo już wpadłem na kilka fajnych pomysłów, co można by tam jeszcze dograć, żeby taka wiedza z kursu była jeszcze bardziej kompletna. I kto przerobi kurs, myślę, że nie będzie miał naprawdę potrzeby nauki Lightrooma z żadnego innego źródła. W tym momencie już na pokładzie kursu jest prawie 300 osób. Procent zwrotów, bo można zwrócić kurs w terminie 14 dni, jeżeli się materiał jednak nie podoba, ale mniej niż 1% osób zwróciło kurs, także myślę, że kurs przypada kursantom do gustu. No dlatego po prostu zachęcam się tym zainteresować, jeżeli chcesz się nauczyć tak naprawdę dobrze obrabiać zdjęcia w Lightroomie. Więc jeżeli jesteś zainteresowany takim kursem, to możesz znaleźć zniżkę, tak zdradzę, w darmowym webinarze, który możesz obejrzeć. Link do niego znajdziesz pod tym filmem. Ten webinar nazywa się 10 sekretów niesamowitych edycji w Adobe Lightroom i na końcu tego webinaru również daję dość znaczącą zniżkę na kurs. Także jeżeli jesteś zainteresowany taką wiedzą, to serdecznie zapraszam. A jeżeli nie jesteś zainteresowany, to mam nadzieję, że wciąż ten materiał dzisiaj się Tobie przydał, że wyniosłeś z tego jakąś lekcję, jakąś wiedzę. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, kliknięcia subskrypcji, tak żeby nie pominąć żadnego przyszłego odcinka. No i mam nadzieję, że widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Także trzymaj się, cześć!